samego rana przed zabrzeńskim ratuszem świętowano 11 Ogólnopolski Dzień Optymizmu. Zabrzańskie przedszkola, jest ich najwięcej w Polsce, prężnie działają w programie Optymistyczne Przedszkole i chcą z mieszkańcami Zabrza, z ratuszem, z urzędem miejskim podzielić się tymi naszymi wrażeniami. Kolor żółtych to kolor sukcesu, sukces dziecka, więc dzisiaj każde Optymistyczne Przedszkole przygotowało żółte latawce, pełno kolorowych żółtych niespodzianek. Absolwentki zabrzeńskich przedszkoli wręczyły prezydent Zabrza pamiątkową księgę sukcesów. Każda karta tej księgi dotyczy sukcesów każdego zabrzeńskiego przedszkola. To każde przedszkole wybierało te rzeczy, które składają się na ich sukces. Bardzo się cieszę, że to już powoli zaczyna robić się tradycja, że w Światowy Dzień Optymizmu dyrektorzy przedszkoli zabrzańskich w optymistyczny sposób wspólnie z władzami miasta rozpoczynają dzień. Od naszych dyrektorów, od naszych nauczycieli przedszkoli bardzo dużo zależy. Jak to mądrzy powiadają, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A więc jak nauczą się tego optymizmu właśnie w przedszkolu, myślę, że będziemy mieli dojrzałych, dorosłych, optymistycznych Zabrzan. Trzymam kciuki za nasze optymistyczne przedszkola. Ten optymizm na pewno nam się udziela. W dzisiejszych trudnych czasach optymizm jest bardzo ważny. Powinniśmy patrzeć też, że bycie człowiekiem dzisiaj oznacza bycie optymistycznym człowiekiem, nastawionym do świata optymistycznie, bo ten, w którym żyjemy i rzeczywistość, czasami płata nam różne niespodzianki. Dziewczyny w Zabrzu są niesamowicie wspierane przez Wydział Edukacji, gdzie mają prawo dobierania różnego rodzaju środków po to, żeby rozwijać dzieci jak najlepiej. No i oczywiście Urząd Miasta, który jest bardzo przychylny dla rozwoju edukacji, dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Uśmiech, dobre słowo, miły gest to rzeczy, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Warto pamiętać o tych drobnych gestach i z optymizmem patrzeć na świat.